Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informację dnia. Nie jest prawdą, że w Zjednoczonej Prawicy dochodzi do sporów, zapewnia wicepremier Jacek Sasin. Trwają rozmowy dotyczące formowania nowego rządu. Zjednoczona Prawica zwyciężyła w wyborach do Sejmu. Tym samym to właśnie ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina dostaną misję utworzenia rządu. To ma być rząd kontynuacji dobrej zmiany, na którego czele stanie premier Mateusz Morawiecki. Niewątpliwie jednak pewne zmiany w rządzie nastąpią. To są decyzje kierownictwa Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości i naszych partii koalicyjnych, bo Zjednoczona Prawica to koalicja. Te rozmowy trwają, będą trwały i na pewno nie można mówić dzisiaj absolutnie o żadnych ustaleniach. Mówił na antenie Polskiego Radia wicepremier Jacek Sasin. Według dziennika Gazeta Prawna to właśnie wicepremier Sasin miał otrzymać propozycję kierowania Ministerstwem Skarbu. Jednak sam zainteresowany określił te doniesienia mianem plotek. Rzeczywiście pewnie dużo tych informacji było, jest i jeszcze będzie przed nami. Proponowałbym nie przykładać do nich większej wagi. Jak będą decyzje podjęte, a te decyzje, jak mówię, będą podejmowane właśnie w takim gronie, o jakim przed chwilą mówiłem, pana premiera, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jako szefa rzeczywiście na Zjednoczonej Prawicy, liderów partii koalicyjnych, jak zapadną te decyzje, a jeszcze trochę czasu na to jest, bo pierwsze posiedzenie Sejmu przecież dopiero 12 listopada. To właśnie do 12 listopada, czyli do pierwszego posiedzenia Sejmu i Senatu, Zjednoczona Prawica ma czas na to, by przekonać któregoś z senatorów opozycji do zasilenia szeregów obozu władzy, a tym samym by uzyskać większość w Izbie Wyższej. Grzegorz Schetyna rozpoczyna walkę o utrzymanie władzy w Platformie Obywatelskiej. Lider PO wystosował list do członków i sympatyków partii. Platforma Obywatelska przegrała wybory parlamentarne. Najpierw nie zdołała zbudować szerokiego bloku opozycyjnego z Lewicą i Ludowcami, jak to było w przypadku wyborów do Europarlamentu. Teraz brak zaufania Polaków do propozycji Grzegorza Schetyny pozwoli Prawu i Sprawiedliwości na kontynuację rządów. Grzegorz Schetyna pociągnie to ugrupowanie na sam dół. To opinia eksperta, politologa doktora Tomasza Teluka, ale podobne głosy napływają z samej Platformy Obywatelskiej. Dla mnie jest to oczywiste. Przecież to nie jest pierwsza wpadka. No ja zwracam uwagę, że to jest trzecia wpadka. Niewykluczone, że do walki o pozycję przewodniczącego Platformy Obywatelskiej ponownie stanie Borys Budka. Takiej możliwości nie wyklucza także Joanna Mucha. Rozmowy trwają. Wiem o kilku kandydatach, którzy rozważają swój start. Ja również rozważam start w wyborach na szefa PO. A to nie jedyni chętni, by przejąć ster w Platformie Obywatelskiej. Bogdan Zdrojewski coraz mocniej, wydaje się, akcentuje swoją chęć do nieformalnego, powiedzmy, przywództwa na ten moment, albo formalnego w partii, bo to wszystko będą oczywiście działania, które gdzieś z góry będzie, którymi w jakiś sposób będzie sterował Donald Tusk. Stąd ostatnia wizyta Grzegorza Schetyny w Brukseli, gdzie spotkał się z Donaldem Tuskiem. Teraz lider PO w obliczu kolejnej wyborczej porażki wystosował list do członków i wyborców partii. Bądźmy dumni, że w tych nierównych wyborach odebraliśmy PiS-owi większość w Senacie, a w Sejmie udało się zmniejszyć jego przewagę PiS nad opozycją. Wyniki wyborów dają więc coś, czego nam czasem brakowało przez ostatnie lata. Nadzieję na zablokowanie niszczenia polskiego państwa przez PiS. Choć szerokiej opozycji rzeczywiście udało się zdobyć większość w Senacie, jedynie spowolni to kontynuację dobrej zmiany Prawa i Sprawiedliwości. Większym zmartwieniem dla partii Jarosława Kaczyńskiego byłby z pewnością nowy, charyzmatyczny lider największej partii opozycyjnej. Z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości to ten stan, który jest, czyli przywództwo Grzegorza Schetyny, powinien się utrzymywać jak najdłużej. Bo ktoś jednak zadecydował o tym, że Lech Wałęsa pojawił się na konwencji Platformy Obywatelskiej. Ktoś zadecydował o tym, że na listach pojawiła się Klaudia Jachira, a to są oczywiście postaci, które będą tylko tej formacji szkodziły. Zmiany w Platformie Obywatelskiej mogą nastąpić także w regionach. Już teraz poseł Agnieszka Pomaska nie wyklucza startu w wyborach na szefa pomorskich struktur partii, na których czele stał skompromitowany przez ujawnione nagrania Sławomir Neumann. Choć od zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki minęło już 35 lat, wciąż w sprawie nie zostali skazani prawdziwi mordercy. Swoje śledztwo wciąż prowadzi Instytut Pamięci Narodowej, jednak nic nie wskazuje na to, by którykolwiek z generałów Ludowego Wojska Polskiego został choćby symbolicznie obciążony winą.
Gdy 13 grudnia 1981 roku władze komunistyczne wprowadzały w Polsce stan wojenny, ksiądz Jerzy Popiełuszko dodawał otuchy Polakom, wspomagał prześladowanych, uczestniczył w procesach opozycjonistów, a przede wszystkim organizował msze w intencji ojczyzny, które kontynuował także po zakończeniu stanu wojennego. Prawdziwa wolność jest cechą pierwszą człowieczeństwa. Ona jest szczególnym znakiem obrazu Bożego człowieku. Ona została nam ofiarowana przez Boga. To słowa wypowiedziane w styczniu 1984 roku. Miłość księdza Jerzego do ojczyzny, do wolności była solą w oku komunistycznych władz. Rozpoczęła się fala działań wymierzonych w kapelana Solidarności. 19 października 1984 roku w Górsku pod Toruniem został uprowadzony przez funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ksiądz Jerzy został brutalnie pobity i wrzucony do bagażnika. Skrępowano go tak, by każda próba uwolnienia zaciskała pętlę na jego szyi. Ostatecznie jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze mieli wrzucić księdza Jerzego do wody na tamie we Włocławku. Ta wersja wydarzeń została jednak podważona. Stan faktyczny zdarzenia, który przyjął Sąd Wojewódzki w Toruniu w roku 7 lutego 1985 roku, został w swych zasadniczych elementach podważony. Ksiądz Jerzy miał być przetrzymywany przez kilka dni i torturowany. Ksiądz Jerzy Popiełuszko nie został zamordowany 19 października 1984 roku, tylko został przekazany przez porywaczy innej grupie, która zresztą poruszała się za porywaczami, innym samochodem. Ostatecznie w ramach tak zwanego procesu toruńskiego oskarżono i skazano Grzegorza Piotrowskiego, Leszka Pękale, Waldemara Chmielewskiego i Adama Pietruszkę, ale bezkarni pozostali ich mocodawcy, których udział w zabójstwie wyjaśniał prokurator Andrzej Witkowski. Wśród nich generałowie Władysław Ciastoń i Zenon Płatek. Ciastonia obciążały zeznania Pękali z 1991 roku. Sam byłem bezpośrednim świadkiem tego, jak Piotrowski telefonował do Ciastonia w nocy z 19 na 20 października 1984 roku i zdał Ciastoniowi relację z przebiegu wykonania zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. O faksie tym również składałem już zeznania. Bezpośrednio z Ciastoniem Piotrowski uzgodnił również działania dezinformujące. Ale ani Ciastonia, ani Płatka nigdy nie skazano, podobnie jak osób zajmujących jeszcze wyższe stanowiska w strukturze władzy ludowej. Była potrzeba wprowadzenia śledztwa na zupełnie nowe tory poprzez postawienie zarzutów osobom, które zajmowały jednej osobie w 2004 i 1991 roku, również która zajmowała wyższe stanowisko w strukturach rządowych niż generałowie Ciastoń i Płatek. Chodziło o ministra spraw wewnętrznych, generała Czesława Kiszczaka. Gdy śledczy weryfikowali tę wersję, sprawa zabójstwa została odebrana prokuratorowi Andrzejowi Witkowskiemu. Generał Czesław Kiszczak nie poniósł odpowiedzialności za zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki. Na wiosnę przyszłego roku w Macedonii Północnej odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne. Powodem jest decyzja Unii Europejskiej, która wstrzymała się od rozmów w sprawie przyjęcia do wspólnoty Macedonii Północnej i Albanii. Początkowo wybory parlamentarne w Macedonii Północnej miały odbyć się w grudniu przyszłego roku. Jednak liderzy głównych partii zdecydowali, że odbędą się one 8 miesięcy wcześniej, czyli 12 kwietnia. Decyzja wiąże się z ostatnim szczytem Unii Europejskiej. Większość państw członkowskich chciała rozpocząć rozmowy dotyczące przyjęcia do wspólnoty Macedonii Północnej i Albanii. Jednak sprawę przy wsparciu Danii i Holandii zablokowała Francja. Kraje te apelowały o weryfikację procedury akcesyjnej. Dwa dni temu w Brukseli doszło do ogromnej niesprawiedliwości. Unia Europejska nie wywiązała się z tego, co obiecała. Spełniliśmy wszystkie nasze zobowiązania. Dostarczyliśmy wyniki reform i rozwiązaliśmy spory z naszymi sąsiadami. Ale Unia nie dotrzymała słowa. Brak możliwości podjęcia decyzji w sprawie naszego członkostwa to historyczny błąd. Decyzję dotyczącą przedterminowych wyborów w Macedonii Północnej musi zatwierdzić parlament.
Jednak z tym nie powinno być problemu. Większość w tamtejszym Sejmie posiada centrolewicowa partia rządząca, a opozycja również chce wcześniejszych wyborów. Nie mamy czasu do stracenia i dlatego moją propozycją jest szybkie zorganizowanie przedterminowych wyborów. Wyborów, w których wy, obywatele, zdecydujecie i potwierdzicie, w którą stronę powinien pójść nasz kraj. Wcześniej przeciwnikiem wstąpienia Macedonii Północnej do Unii Europejskiej była Grecja. Twierdziła, że używanie dawnej nazwy Macedonia jest zawłaszczeniem historycznego i kulturowego dziedzictwa starożytnych Macedończyków. Tymczasem w zeszłym roku, po długim sporze, oba kraje osiągnęły porozumienie, a w lutym Macedonia oficjalnie zmieniła nazwę na Macedonia Północna. Na świecie, nie tylko w Indiach, miliony dziewczynek jest mordowanych jeszcze przed narodzeniem. I to tylko ze względu na płeć. Tak zwana selektywna aborcja wciąż jest problemem powszechnym. Napędza przy tym cały przemysł aborcyjny, który czerpie zyski także z antykoncepcji. Według danych Międzynarodowego Dzieła Pomocy Dzieciom Teredes Homes rocznie 12 milionów dziewcząt poniżej 18 roku życia zmuszanych jest do przedwczesnych małżeństw i zachodzenia w ciążę. Matkami zostaje 2 miliony dziewcząt nie mających nawet 15 lat. Dyskryminacja wobec kobiet przejawia się także poprzez proceder aborcji selektywnej. Na całym świecie w latach 1970-2017 nie urodziło się w ten sposób 45 milionów dziewcząt. Organizacje międzynarodowe aborcyjne z jednej strony rzekomo walczą o prawa kobiet, ale równocześnie dokonują wielomilionowych aborcji na także kobietach w okresie prenatalnym. Te kobiety, narodzone i nienarodzone, są traktowane przez przemysł aborcyjny wyłącznie instrumentalnie, tak by zbijać pieniądze i na tak zwanej aborcji, i na antykoncepcji. Ten sam przemysł aborcyjny pozostawia kobiety, które czują się zranione i które faktycznie przeżywają zranienie na skutek syndromu postaborcyjnego. Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka przekonuje, że trudno mówić o obronie praw kobiet, kiedy jedne kobiety zachęca się do zabijania innych, o wiele młodszych i bardziej niewinnych. Głównym krajem skojarzonym z tak zwaną aborcją selektywną są Indie. Ciąża jest przerywana zaraz po określeniu płci nienarodzonego dziecka. To były informacje dnia. Kolejne wydanie w południe. Zostańcie Państwo z Telewizją Trwam. Z Panem Bogiem. Cześć Boże, Karolina Gierat, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Po porannych mgłach nad obszarem całego kraju słonecznie i dość ciepło. Jedynie w Szczecinie zachmurzenie duże, ale nie powinno padać. Najwięcej bezchmurnego nieba przy wschodniej granicy i tam najcieplej 21 stopni na Lubelszczyźnie, a najchłodniej na północy 17 stopni. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie wzrośnie, na barometrach w południe zobaczymy 1018 hektopaskali. Dziękuję za uwagę i zapraszam na przegląd regionów.